przedstawieniu weźmie udział 18 uczniów klas czwartych. Dziewczynki stanowią 1/3 grupy. Ilu chłopców zagra w przedstawieniu? Z treści zadania wynika, że 18 uczniów klas czwartych zagra w przedstawieniu. Tak? Czyli wszystkich uczniów biorących udział w przedstawieniu z klas czwartych to jest 18. I dalej. Czytamy. Dziewczynki stanowią 1/3 grupy. Czyli na ile części musimy podzielić całą grupę? Na 3 części. Wychodzi nam 18 na 3 to jest 6. I teraz ile takich cząstek stanowią dziewczynki? Tylko jedną. Czyli dziewczynek biorących udział w tym przedstawieniu z klas czwartych to jest 6. Czytamy dalej. Ilu chłopców zagra w przedstawieniu? Nie dziewczynek, ale chłopców. W związku z tym od wszystkich uczniów odejmiemy liczbę dziewczynek, to zostaną nam sami chłopcy. Czyli tak, skoro wszystkich uczniów klas czwartych jest 18, od 18 odejmiemy dziewczynki, czyli liczbę dziewczynek, czyli 6, w takim razie zostaną nam sami chłopcy, 12 chłopców. I teraz na pytanie, ilu chłopców zagra w przedstawieniu, odpowiemy, w przedstawieniu zagra 12 chłopców. W takim razie jest to odpowiedź prawidłowa D.